Dzień dobry Państwu. Lato Imperium. W lesie, który nazywany jest Parkiem Kultury i Wypoczynku. W lesie przy ulicy Chorzowskiej. Miejsce, z którego akurat schodziłem, to jedna z siedmiu górek, które w tym parku są używane przez dzieciaki do zjeżdżania, do jeżdżenia na rowerach, a kiedyś były to po prostu kulochwyty, bo niedaleko znajdowały się rowy, w których dawni strzelcy leżeli sobie, strzelając do tarcz umieszczonych właśnie pod tą górką. Za chwilę pokażę Państwu, jak to wyglądało. Proszę za mną. Obszar ten, a właściwie działalność bractw kurkowych, które działały na tym terenie, to mniej więcej okres roku 1900. To łatwo będzie Państwu w ten sposób zapamiętać. Podchodzę do miejsca, gdzie stały tarcze. Właściwie jedna tarcza, bo strzelcy leżąc w rowach, do którego ja zaraz wejdę, do jednego z tych robów, strzelali właśnie w tym kierunku. Ta cała górka była kulochwytem, no żeby te kulki ich nie przelatywały na drugą stronę i tam komuś krzywdy nie zrobiły. Kto strzelał? Strzelali ludzie bogaci z ówczesnych Gliwic. To, proszę pamiętać, to jest rok 1900 mniej więcej, to ponad 100 lat temu, a takich osób już wtedy było w Gliwicach mnóstwo, które miały powiązania z magistratem, bo one były najbogatsze. Burmistrz, radni, wszyscy przedsiębiorcy, którzy w Gliwicach wodzili rej jako osoby majętne, oni tu się gromadzili. To był po prostu dla nich prestiż. Brali udział w strzelaniu w parku, w dzisiejszym parku, kiedyś to był Las Żorek, tak się to nazywało. Związane wszystko było z zameczkiem leśnym, do którego potem podejdziemy. Zobaczycie Państwo, jak on dziś wygląda. A jak kiedyś wyglądał, to na pewno widzieliście na licznych naszych postówkach, które prezentowaliśmy już wielokrotnie, ale nie będziemy wracać do tamtego tematu. Całe strzelania związane były nie tylko z tym miejscem, które w tej chwili Państwu pokazujemy, ale również, a działo się to w okresie wcześniejszym, zanim strzelcy dostali karabiny do rąk, strzelano w tym właśnie rejonie z kuszy, bo związki strzelców z kusz zaczynały działalność właśnie w tym miejscu. Na wysokim słupie, mniej więcej 9-10-metrowym, umieszczona była jakaś tam, jakiś obiekt, do którego strzelcy strzelali z kuszy. Dopiero potem przeniesiono strzelania troszkę niżej, do tarcz i za chwilę Państwu pokażę, jak strzelcy celowali w to miejsce. W rowach tych da się jeszcze dzisiaj odnaleźć, ale oczywiście za pomocą tych urządzeń do wyszukiwania metalu, da się odnaleźć łuski, a w miejscach, do których strzelano, pociski ołowiane. To na jednym z naszych odcinków Państwo doskonale możecie zaobserwować. Ja wejdę teraz w te krzaki, żeby zobaczyć, nawet samemu, bo jeszcze tam nigdy nie leżałem, jak to się tu właśnie strzelało. Na pewno cały obszar jest zmieniony, jeśli chodzi o szatę roślinną, bo wszystko zarosło. Kiedyś tego nie było. I prawdopodobnie ziemia z tych rowów strzeleckich, kiedy znalazła się na tej górce, spełniła swoje właśnie miejsce i stała się kulochwytem. Górek takich w tym rejonie jest 7 i stąd cały ten obszar nazywany jest 7 górek i dzieciaki tu mają frajdę. Co prawda dzisiaj nie ma tu żadnego ani rowerzysty, ani dzieci, które by się tu bawiły. Może czekają na śnieg?
No, przyroda bierze we władanie rowy strzeleckie. Ale kto chce spróbować właśnie tej frajdy położenia się w rowie strzeleckim i mierzenia do tarczy, która tam znajdowała się jakieś 100-150 lat temu, zapraszam. Tu Jerzyny, więc spodnie trzeba mieć odpowiednie, tak jak i buty. Przewrócone drzewo, bo tutaj to jak w kniei starej, w rezerwacie, nikt niczego nie rusza. Strzelano z niedużej odległości, bo te ówczesne karabiny nie miały dalekiej nośności i strzelcy musieli znajdować się no, niedaleko, załóżmy gdzieś w granicach 50 do 100 metrów od tarczy. Komary tu, proszę Państwa, gryzą niemiłosiernie. Nie wiem, czy wtedy, te 100 lat temu, również te komary tu latały, ale w tej chwili jest to wyprawa naprawdę dla odważnych, którzy nie boją się ukąszeń komarów. Patrzę, czy dobrze będzie mi strzelać. Oczywiście tak. Czekam na sygnał kierownika strzelania. Można się kłaść. No to się kładę. Flinta oczywiście do załadowania. Cyk, cyk, cyk. Załadowałem. Mierzę. I zaczynam strzelanie. Czask, czask, czask. No, nie wiem, czy mój karabin 3 razy potrafi strzelić, ale to tak strzeliłem może trochę na wiwat. Patrzę, co się stało z tarczą. Ani śladu po kulach. Prawdopodobnie wysłałem swoje pociski Panu Bogu w niebo. No, ale tak się też zdarza, prawda? Ale umówmy się, że to było strzelanie próbne, więc załaduję jeszcze raz. Naładuję tutaj czask, czask, czask. I mierzę teraz lepiej, 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 lepiej. Czask! Brawo! 10! Ciekawe, jak innym strzelcom się powiodło. Zobaczymy, ile punktów oni nazbierali, a ile ja. A potem wszyscy udamy się na balangę do zameczku. Nie wiem, czy to się wtedy nazywało balanga, ale wiecie Państwo, o co chodzi. Strzelcy bowiem po udanym strzelaniu muszą przepłukać gardła. Przed nami najwyższa górka. Z niej właśnie dzieciaki mają największą radość. Wejdziemy na szczyt i Państwo zobaczycie, jak to wygląda. Coś jeszcze chcę powiedzieć. W tej naszej dzisiejszej wędrówce pokazujemy trasę przez park i proszę zauważyć, nie ma tu nikogo. Idealne miejsce na odpoczynek od tłoku miasta, które przecież znajduje się całkiem niedaleko. Nie ma tu kompletnie nikogo. Wyśmienite miejsce do wypoczynku. Wejdę na górkę. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. Tym bardziej, że z górki będzie widać kolejny obiekt, który chcemy Państwu pokazać i jak gdyby przypomnieć do obejrzenia. A co to będzie? Zobaczymy z góry. Rozglądam się, czy nie ma nikogo, bo to fajne miejsce dla przetestowania swoich możliwości fizycznych. Proszę Państwa, można taką górkę, mimo wieku, pokonać biegiem. Lekko się na pewno zadyszę, ale nikt się nie będzie śmiał, bo tu nie ma nikogo, więc można tego typu imprezy sobie tu urządzać dowoli, z góry na dół, z góry na dół. Oho, wszystko zarosło, jednak to wygląda wszystko inaczej niż rok temu. Tutaj dzieciarnia się zbiera i zjeżdża zimą w dół. W tej chwili nie ma nikogo, chociaż na rowerze też można by zjeżdżać. Zapraszamy tu wszystkich.
proszę zobaczyć, przepiękny tor. Co prawda bez asfaltu, bez żwirku, ale naturalny, prawdziwy. Taki, który powinni lubić rowerzyści. Może się Państwo dziwicie, co ja tak szukam. Co prawda nie grzybów, bo one rosną po jednej i po drugiej stronie, ale szukam słupka wysokościowego, który niegdyś znajdował się tu właśnie na szczycie. Wielokrotnie go oglądaliśmy, bo on był jak gdyby wskazówką dla nas, że jesteśmy na samej górze, ale tego słupka po prostu nie ma. Taki, wiecie Państwo, słupek granitowy czy betonowy z krzyżykiem na środku. Oczywiście, przepraszam, nie jest to miejsce pielgrzymkowe, słupek wysokościowy, ale ukradli, czy co? Jak Państwu się uda go znaleźć, proszę nam dać znać. Chwila odpoczynku na przydrożnym kamieniu, kamyczku, jakieś 2-3 tony żywej wagi. Nawet nie próbuję go przestawić inaczej, ale jedna ciekawa rzecz tu jest. Proszę zauważyć, jeżeli będziecie zbiegać z górki, tu znajduje się płaskie miejsce i ten kamień niegdyś stał w ten sposób. Bardzo ciekawe, co jest z drugiej strony. Może jakaś tablica, może jakiś napis. Jak to obrócić? Potrzebna koparka. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje takim sprzętem, a nie boi się wjechać do tego lasu, proszę nam obrócić ten kamyczek na tą właśnie płaszczyznę, bo ona na pewno była przygotowana do tego właśnie celu. Postawić kamyczek, a z drugiej strony będzie coś na pewno pisało. Spacerując alejkami lasku, tego naszego Parku Kultury, można się łatwo zgubić, ale proszę zawsze mieć na uwadze to, że z jednej strony mamy ulicę Chorzowską z zameczkiem, z drugiej strony całe osiedle łącznie z nowym stadionem sportowym Piasta. Także nie jest to obszar jakiś szczególnie wielki, żebyśmy tutaj krążyli 2 dni i nie mogli z niego wyjść, ale gubiąc kierunki świata, bardzo łatwo zgubić również siebie i swoją rodzinkę. Ale to będzie dodatkowa atrakcja. Jak wyjść z lasku? Zmierzając z tej najwyższej górki w stronę stadionu, po lewej stronie na pewno miniecie Państwo dziwne, puste pole. Taka przestrzeń nie porośnięta drzewami. To też jest bardzo ciekawe, czemu przyroda tutaj nie chciała ulokować swoich samosiejek. Tu nic nie rośnie, nie wiadomo dlaczego. Dlaczego tu się zatrzymaliśmy? Już to wyjaśniam. Istnieje pewien dokument, który odnalazł Jacek Schmidt i tylko on publikuje tą wiadomość, że to miejsce w tym właśnie dawnym lasku Żorek to pierwszy pas startowy gliwickiego lotniska. Był to rok mniej więcej 1910, kiedy odbywały się tutaj pierwsze próby startów i lotów samolotem własnej konstrukcji inżyniera Dorniera.
Nie wiadomo, czy to jest bieg okoliczności z tym nazwiskiem, ale pan Jacek Schmidt właśnie takie nazwisko podaje. Śmieszną rzeczą jest to, że proszę sobie wyobrazić, że tamtych drzew z przodu jeszcze nie było i samolot by wystartował na takim krótkim 50-metrowym czy 100-metrowym pasie, żeby nabrał jak gdyby mocy, musiał być popychany przez kilku pomocników i startował i fruwał. Troszeczkę tutaj właśnie nad tym lasem, podobno zabierając również jednego pasażera. Rok 1910 to okres, kiedy właśnie odbywały się pierwsze loty we Francji, w Anglii, także tu. Proszę pamiętać, Gliwice były wtedy niemieckie, także to nie było polskie lotnisko, ale niemieckie, albo jeszcze inaczej powiem, w dawnych Prusach. Ciekawe jest to, że ten rów, który tu właśnie Państwu pokazuję i którym idę, ściąga wodę z całego obszaru, ale mimo tego, że tu powinno być dużo drzew naokoło. Rośnie taka jedna samosiejka, ona ma tak na moje oko z 10 lat. No ale od roku 1910, załóżmy od jakiegoś czasu późniejszego nawet, do czasów współczesnych minęło prawie 100 lat, 80 lat. No gdzie te drzewa? Tu tak jak na łąkach Dzierżna, Państwo widzieliście poprzedni nasz odcinek, metrowe paprocie. Przepiękna sprawa. Kto lubi takie klimaty, serdecznie zapraszamy. A teraz idziemy dalej. Zatrzymamy się w zameczku. Park jest wyposażony w wielu miejscach tablice informacyjne, abyście Państwo się po prostu nie zgubili. Gdyby ta istniała i jacyś chuligani jej nie zniszczyli, tu dałoby się przeczytać wiele istotnych informacji na temat tego właśnie miejsca. Ale komuś tablica przeszkadzała. Trudno, chuligaństwo trzeba tępić i prosimy Państwa o zwracanie uwagi na osoby, które tu z wieczorową porą się gromadzą i wtedy niszczą wszystko to, co za Państwa pieniądze tu jest ulokowane. A czemu tu jeszcze stoimy? Proszę popatrzeć w drugą stronę. Tu jest miejsce dla naszych milusińskich. Wędrując po parku przecież bierzemy ze sobą nasze dzieciaczki, wnuki. Tu jest dla nich miejsce. Dochodzimy do zameczku leśnego. Warto zatrzymać się przed taką mapką, póki jeszcze istnieje, i zobaczyć, gdzie się właściwie jest. Ale utrudzeni strzelaniem, utrudzeni lotniskiem, odpoczynek znajdziemy w zameczku leśnym. Oczywiście to żart. A dlaczego? To Państwo chyba wiecie, ale zobaczmy jeszcze raz tą ruinę. Wchodząc na teren dawnego zameczku leśnego restauracji, miniemy miejsca
dużo znaczące dla ówczesnych Gliwiczan, którzy tu korzystali z tego właśnie obiektu. To słowo ówczesnych to nie tylko te lata przedwojenne, kiedy cały zameczek jeszcze funkcjonował, ale także te lata powojenne, kiedy zameczek jeszcze funkcjonował. Idąc po parku trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo w każdym miejscu może znaleźć się coś ciekawego. Na przykład takie miejsce. Zwykły zdawałoby się dąb, ale proszę popatrzeć, coś mu się kiedyś stało. Albo piorun w niego uderzył, albo z jakiejś innej przyczyny drzewo pękło, rozeszło się i widać wyraźnie tą skazę. Dąb ten widział tu wszystko. W obwodzie 2-3 metry, w związku z tym z całą pewnością pamięta początki lasku Żorek i początki tego całego terenu, zanim jeszcze powstał zameczek leśny, o którym powiemy z przodu, bo widok właśnie od frontu jest bardzo interesujący. Gdybyście Państwo tu szli z nami jakieś 50 lat temu, z całą pewnością trzeba by tu mieć buty zdjęte, spodnie podniesione do góry. Tu było po prostu pełno wody, dzieciaki się pluskały, naokoło rosły kwiatki. Fontanna na środku, fontanna trzech dziewcząt funkcjonowała, było tu po prostu pięknie. Obiecany zameczek leśny. Miejsce, które od dawna było znaczącą pozycją na trasie wszystkich wycieczek, imprez, spacerów Gliwiczan. Niestety obiekt nadaje się w tej chwili tylko do zburzenia. Zbudował go jeden z przedsiębiorców gliwickich zajmujący się handlem piwem. Wykombinował sobie, że mając hurtownię na ulicy Plebańskiej, dzisiejszej ulicy Plebańskiej w Gliwicach, zbuduje restaurację, gdzie będzie sprzedawał piwo ze swojej hurtowni. No i tak się właśnie stało. Eugen Korn, tak się nazywa ta osoba, która postawiła ten obiekt. Co prawda wygląda on zupełnie inaczej. Postawiony został tutaj w stylu takiego małego chińskiego budyneczku, który później z latami był ciągle rozbudowywany, ale tu gromadziły się setki osób, to miejsce żyło. Po jednej i po drugiej stronie rosną teraz wiekowe drzewa, ale kiedyś tu były trawniki. Na tych trawnikach krzesełka, stoliczki, wszyscy, którzy chcieli wejść do środka na piwo, na jakiś obiad, musieli zapłacić troszeczkę więcej, ale tu na zewnątrz płacili mniej, bo byli po prostu na zewnątrz. Takie były ówczesne zwyczaje. A z drugiej strony, tam koło tego baseniku, który Państwo widzieliście z rzeźbą trzech dziewcząt, były stoły, na których ci ze spacerowiczów, którzy mieli w plecaku jakieś swoje jedzenie z dzieciaczkami, z małżonkami szli, tam siadali, zjedli i poszli dalej w las. W tej chwili nic takiego tu nie zobaczymy, ale proszę powiedzieć, tak z ręką na sercu, czy w tym właśnie miejscu, może nie tu akurat, ale tam, gdzie spacerowaliśmy, nie mogła stać jakaś taka zwykła buda z kiełbaskami, z oranżadą, z wodą mineralną? Cóż by to szkodziło, żeby tu ktoś ulokował właśnie taki swój mały biznes? Podpowiadamy wszystkim, którzy chcieliby troszeczkę urozmaicić to miejsce. Przecież wtedy tu przyjdą nie tylko ci, którzy biegają, ale także ci, którzy chcieliby tu przyjść zjeść tą kiełbaskę, łyżkę zupy, żurku czy czegoś w tym stylu. Podpowiadamy. Proszę Państwa, Gliwiczanie kochani, ruszmy głową, ci, którzy mają jakiś zmysł przedsiębiorczy. Po obfitym posiłku w restauracji
Zameczek Leśny, musimy zgubić trochę kalorii. W związku z tym idziemy pojeździć na rowerze na dawnym stadionie kolarskim. Dlaczego tu się zatrzymałem? Bo w tym miejscu trzeba skręcić w prawo w las, proszę Państwa. Wszędzie są zwykłe rowy odwadniające, a tu jest wyraźne przejście. Idziemy dalej. Gęstwina niezła. Niegdyś tu były rozmaite dojścia do stadionu. Te krzaczki zresztą, jak Państwo widzicie, to jest kilka lat. Te samosiejki tu rosną i rosną, rosną. Za jakiś czas będą to solidne, potężne drzewa nadające się do wycinki. W pewnym momencie, proszę zauważyć, dochodzi się do ścieżki, która prowadzi do innych głównych alejek. Ale ta ścieżka, na którą właśnie teraz wchodzę, to dawny wał ziemny, który ograniczał cały owal stadionu kolarskiego. Przejdziemy się kawałeczek naokoło, by wyjść zupełnie z innej strony. Okres powstania budowy stadionu to lata mniej więcej przełomu wieków. 1897 do 1900 ileś tam. Kto zajął się tym właśnie miejscem? Postanowili to zrobić dwaj przedsiębiorcy. Eugen Kohn, który miał już zameczek leśny, i jeden z przedsiębiorców, architektów gliwickich, Paul Goerte. Oni tu wyłożyli swoje pieniądze i zrobili stadion kolarski. Stoimy w tej chwili w miejscu, gdzie były trybuny. Za nami wał ziemny, tu były ławeczki, krzesełka. Trybuna główna, właśnie ulokowana z tej strony, z zadaszeniem, mieściła 800 osób, a naokoło potrafiło zmieścić się około 2300 osób. Cała bieżnia, wyłożona deskami, oczywiście na zakrętach, z jednej i z drugiej strony podniesiona po to, żeby szybko jadący kolarze nie wypadli z trasy, miała długość około 400 metrów. Nie jest to za dużo, ale zabawa była dla wszystkich przednia. Tym bardziej, że proszę Państwa, tu odbywały się różnego rodzaju zawody, nawet międzynarodowe, bo ówczesne związki kolarskie w Gliwicach zajmowały się nie tylko jeżdżeniem na trasach od do w jak najkrótszym czasie. Istniały też sekcje taneczne na rowerach i te były najciekawsze. Akrobacja na rowerach. Rzeczy, o których dzisiaj możemy tylko pomarzyć. A to wszystko działo się w tym miejscu właśnie jakieś 100 lat temu. Metalowa barierka strzegąca wjazdu do lasu. Tu trzeba się zatrzymać i wejść parę metrów od ulicy Szymanowskiego. Natkniecie się Państwo na bardzo dziwne resztki dawnych zabudowań. To okres II wojny światowej i coś, o czym wspominałem wcześniej. Tu musiał być jakiś magazyn, coś, co służyło wojskom niemieckim. Na środku da się znaleźć jeszcze słupki podpierające podłogę, a fragmenty podłogi i dziwnego otworu w głąb można tu właśnie zobaczyć. Eksploratorzy takich miejsc na pewno by się cieszyli. A my tymczasem podziękujemy Państwu za wspólną dzisiejszą wyprawę, zapraszając oczywiście na następne odcinki Lata Imperium. Do zobaczenia.